Dzień dobry, ja chciałem zacząć swoje wystąpienie od takiej refleksji, która przybiera formę motta w postaci pytania. Czy obecny system monetarny sprzyjający pogłębianiu rozwarstwienia społecznego mamy prawo reformować, kierując się konstytucją, racjonalizmem i interesem obywateli naszego kraju? Czy też musimy traktować go jako zło konieczne i czekać na globalną rewolucję, która uwolni nas od haraczu, jaki płacimy na rzecz elit finansowych świata? Mam nadzieję, że moje to wystąpienie trochę może rzuci światła na ten problem. Więc może najpierw zacznę od takiego krótkiego nakreślenia sytuacji, jaką obecnie mamy. Więc oczywiście obecnie pieniądz kreowanych z nihilo, jak mówili moi poprzednicy, ma formę quasi pieniądza, czyli to nie jest legalny środek płatniczy, ale jest wymienialny na legalny środek płatniczy zgodnie z konwencjami, jakie przyjmuje się w systemie bankowym. Dodałbym do tego tyle, że interpretacja pieniądza w naszej konstytucji różni się od interpretacji tego samego pojęcia w prawie bankowym. Także prawo bankowe jako akt niższego rzędu niż konstytucja zawęziło prerogatywę kreacji pieniądza, jaka jest ujawniona w konstytucji, wyłącznie do znaku pieniężnego. Także no, prawdą jest to, że poprzez to zawężenie praktycznie Narodowy Bank Polski stał się bankomatem, który nadwyżki który po prostu pieniądz cyfrowy zamienia na niewielkie zresztą jego ilości zamienia na pieniądz papierowy lub monety. I teraz efektem tego zawłaszczenia, można powiedzieć, kreacji pieniądza jest no, taka gospodarka, jaką obecnie mamy, czyli gospodarka zaburzona, czyli prawa rynkowe zaburzone przez organizmy, które nazywają się oligopolami, monopolami i monopsonami, które zdominowały cały świat. Natomiast producenci niezrzeszeni, którzy są na dole tej drabiny społecznej, no są petentami w stosunku do wielkich sieci gospodarczych. O tym, że obecnie role podmiotów gospodarczych zmieniły się w wyniku istnienia globalnych sieci produkcyjno-dystrybucyjnych, no, o tym mówi wiele tekstów, między innymi książkę ostatnio na ten temat wydał profesor Artur Śliwiński, który właśnie wskazuje w swojej pracy na to, że w ten sposób trudno mówić o prawach, o jakich pisał zarówno Adam Smith, jak i David Ricardo i następujący po nim myśliciele, ponieważ obecnie te prawa rynku są zaburzone poprzez wielkie ponadnarodowe sieci. Z powodu tego zawłaszczenia pieniądza przez banki komercyjne, czyli poprzez to, że praktycznie wyłącznym dostarczycielem pieniądza dłużnego na rynek jest bank komercyjny, jako państwo tracimy odsetki i tracimy seniorat. To jest cytat właśnie z książki pana Śliwińskiego. Kiedy następuje konsolidacja sieci wielkich producentów i sieci handlowych, staje się realne przechwytywanie wspólne przez te sieci olbrzymiej części dochodów kosztem masy drobnych handlowców i producentów. Z taką mamy obecnie sytuację do czynienia. Teraz seniorat. Mówimy tutaj o tym senioracie, który tracimy. To jest definicja z Wikipedii. To jest dochód z tytułu emisji pieniądza przez bank centralny, który posiada monopol na produkcję środków pieniężnych. No, jak wiemy, już tego monopolu bank nie ma, dlatego w trzeciej linijce jest statystyka, że mniej więcej dochody z tytułu seniora stanowiły od 2 do 3% PKB w latach 48-80.
No obecnie właściwie całe dochody z senioratu to są dochody, które idą do kieszeni banków komercyjnych. Pytanie, o jaką stawkę toczy się ta cała gra, o której tutaj mówimy. Publiczny haracz z tytułu utraty senioratu przejętego przez banki prywatne jest szacowany w Polsce na 130 miliardów złotych rocznie. Na kwotę tę składa się seniorat sensu stricto, czyli po prostu ilość pieniądza, jaka corocznie dodatkowo trafia do obiegu w wyniku tego, że po pierwsze mamy inflację około 2%, dalej mamy przyrost PKB, w związku z tym do tego przyrostu PKB są konieczne dodatkowe środki pieniężne, a również trzecim elementem jest odsetki od długu, czyli właśnie jeśli senior emituje pieniądze, no to po prostu ma też korzyści z tej emisji. Jeśli bank komercyjny emituje pieniądze, no to ma korzyści w postaci odsetek i właśnie państwo również płaci te odsetki. Także łącznie to jest 130 miliardów złotych rocznie, to jest szacowana strata. To jest ogromna suma pieniędzy, która można powiedzieć, gdyby została skierowana na budowę inwestycje w polskiej gospodarce czy na autostrady, no to byśmy po prostu byli obecnie po 30 prawie latach transformacji krajem niezwykle bogatym. I teraz ja może jeszcze się odniosę do właśnie tych postulatów. Wydaje mi się, że oczywiście jakkolwiek słuszne są postulaty, aby emisja pieniądza powróciła do Narodowego Banku Polskiego i abyśmy wypełniali postanowienia naszej konstytucji, no to jednak spełnienie tego postulatu jest bardzo trudne. Raz, że mamy uchwalone prawo bankowe, to prawo bankowe jest powiązane z prawem bankowym na całym świecie. Także po prostu no, nie wyobrażam sobie łatwej ścieżki dochodzenia do sytuacji, kiedy Narodowy Bank Polski staje się wyłącznym emitentem polskiej waluty, natomiast banki komercyjne są wyłącznie pośrednikami, tak jak zresztą powinny być w dystrybucji tych środków. Natomiast z pomocą nam tutaj jako społeczeństwu przychodzi technologia nowa i ta technologia w zakresie kryptowalut. Wydaje mi się, że jest to właśnie odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego na przemoc finansową, jakiej jesteśmy przedmiotem. Tak, ten globalny quasi pieniądz, czyli kredyt, jest kreatorem oligopolii, sieci globalnych i niejawnych oraz przemocy strzegącej ich dominacji. Kryptowaluty są kreatorkami, też zwracam uwagę, że to już jest rodzaj żeński, sieci wewnętrznych, lokalnych, rozproszonych i jawnych. Umożliwią też w niedalekiej przyszłości pełną automatyzację rozliczeń między budżetem, przedsiębiorcami i konsumentami bez użycia prywatnego pieniądza banków. I teraz chciałbym się tutaj skupić na, można powiedzieć, cechach tych kryptowalut, jakie w ogóle są rodzaje kryptowalut. To jest nowa dyscyplina, ponieważ rozwija się od roku 2008, ale już można powiedzieć, że postęp w tym obszarze jest bardzo szybki i już możemy jakby wyróżnić dwie epoki. Więc pierwsza rzecz to jest metoda kreacji, to czyli to jest z jednej strony kreacja rozproszona, z jaką mamy do czynienia przy najbardziej popularnej walucie, jaką jest Bitcoin. I teraz kreatorami pieniądza w ramach tego systemu są kopacze, czyli właściciele takich urządzeń, jakie tutaj pokazane zostało na slajdzie. No to są prywatne z reguły podmioty, najwięcej tych podmiotów znajduje się w Chinach. Jest to działalność bardzo droga, ponieważ wymaga dużych ilości zużywanej energii. No i w efekcie, ale jest jakaś pewnego rodzaju korzyść, mianowicie nie ma tej centralnej, w wyniku tego nie ma centralnej instytucji bankowej, która mogłaby ewentualnie coś w tym systemie namieszać. Bo normalnie, jeśli emitentem jest centralna instytucja bankowa, no to po prostu już podlega ona różnym politykom.
i można kształtować w sposób różny politykę emisji. Natomiast tutaj w kreacji rozproszonej absolutnie nie ma takiej możliwości. Działają czyste procedury informatyczne, ilość pieniędzy, którą można stworzyć, jest ograniczona. A po przeciwnej stronie właśnie, czyli też w obszarze tych kryptowalut, istnieją też technologie tworzenia kryptowalut w sposób scentralizowany, czy skupiony, może lepiej powiedzieć, tworzone przez operatora. Jeśli chodzi o technologię, no to w 2008 roku narodziła się technologia blockchain. Technologia właśnie, jak mówię, dość energożerna. W tej technologii obecnie istnieje wiele walut konkurujących ze sobą na rynku giełdowym. Natomiast w 2015 roku powstała już nowsza technologia, nazywa się treechain albo tangle, to znaczy splątanie, albo technologia grafów acyklicznych skierowanych, która nie wymaga tak dużej energii. W zasadzie transakcje nie wymagają zatrudnienia koparek, które by liczyły bloki danych. Wystarczy do tego moc zgromadzona w każdym telefonie komórkowym, żeby wykonać taką transakcję. Także jest to zdecydowanie bardziej energooszczędna technologia, wydaje mi się, że bardziej przyszłościowa. Tutaj są schematy pokazane właśnie pierwszej technologii, technologia Bitcoin. Każdy taki blok, który składa się obecnie z 2400 transakcji, no po prostu jest to, jeśli porównamy to na przykład z wydajnością systemu Visa, taki blok jest liczony w ciągu 10 minut. Jeśli porównamy to z technologią Visa, która ma 1700 transakcji na sekundę, a tutaj w technologii blockchain jest to 2400 transakcji w ciągu 10 minut, to widzimy już, jaka jest wielka dysproporcja, czyli po prostu ta waluta nie nadaje się do normalnej obsługi handlu, no, chociażby ze względu na to opóźnienie 10-minutowe, no ale myślę, że gdyby w ogóle ludzie zaczęli tą walutą posługiwać się na co dzień, to abstrahując od wielkich kosztów, jakie obecnie są, kosztów transakcyjnych, no to po prostu no ta technologia się po prostu do tego nie nadaje. Z drugiej strony właśnie technologia Tangle, czy właśnie tych grafów skierowanych, to jest technologia już dostosowana do transaktowania codziennego przy użyciu telefonu komórkowego. Ten punkt, który tam jest pokazany na wykresie, punkt G, to jest punkt kreacji czy generacji tej waluty, czyli po prostu jest to centralne tworzenie waluty i ona następnie właśnie według tych kółeczek konkretnych, z czego każde kółeczko odpowiada jednej transakcji, a nie blokowi transakcji jak w blockchainie. No po prostu ten pieniądz jest w ten sposób dystrybuowany. System ten ma też tę zaletę, że jest tym bezpieczniejszy, im więcej użytkowników się nim posługuje. Bo każda transakcja zabezpiecza dwie kolejne. Tak, ponieważ każda transakcja za pomocą telefonu potwierdza dwie kolejne transakcje wcześniejsze, także im więcej użytkowników posługuje się tym systemem, tym on jest bardziej wydajny i bezpieczny. Teraz może kwestia najważniejsza. Tutaj mówiliśmy wiele razy o tym, kto jest właścicielem pieniądza, ale tak naprawdę to pytanie powinno brzmieć, kto jest właścicielem, kto jest emitentem pieniądza. Ponieważ to jest zasadnicza kwestia. Nie kto jest właścicielem, bo pieniądz zmienia właściciela, natomiast najważniejsze jest kto, w jaki sposób ten pieniądz w ogóle pojawia się, prawda? Kto po prostu ten pieniądz wprowadza w obieg i kto go ma jako ta pierwsza osoba. Więc podmiot emitujący to może być podmiot prywatny, ale postulowany oczywiście
jest to, żeby podmiotem, jak pieniądz, jako neutralny środek, który służy transaktowaniu głównie, no tym podmiotem powinien być podmiot publiczny, tak jak mamy w Konstytucji, że emitentem pieniądza jest Narodowy Bank Polski, czyli podmiot publiczny. W tych kryptowalutach również emitentem może być podmiot prywatny lub może być podmiot publiczny. Teraz formy emisji. W przypadku właśnie podmiotu prywatnego, który posługuje się tymi kryptowalutami, no to wiemy, przynajmniej jeśli chodzi o technologię, ten blockchain, no to jak się liczy te bloki, to nagrodą za odgadnięcie, można powiedzieć, danego bloku jest obecnie 12,5 bitcoina, które przepływa na konto tej osoby, która to policzyła. Więc to jest emitent. To jest emitent, co 10 minut emituje się dzisiaj 12,5 bitcoina do systemu. No ale no, te 12,5 bitcoina zapisuje się na czymś prywatnym koncie, czyli koncie tego przedsiębiorcy, który posiada kopalnię walut. Czyli to jest prywatna emisja. Z drugiej strony właśnie w przypadku emisji skupionej, czy takiej centralnej, której podmiotem może być samorząd albo rząd, czy rząd reprezentowany przez bank centralny, no to właśnie emisja centralna, taka jako obecnie w systemie też jest, pieniądz jest ex nihilo przez banki komercyjne, ale jest emitowany centralnie, prawda, przez system bankowy. Więc tutaj w postulowanym tym właśnie układzie takim, że kryptowalutami będą się posługiwać sprawnie rządy i samorządy, no to jest kilka form emisji tego pieniądza. Po pierwsze, właśnie można ten pieniądz emitować jako społeczną dywidendę, czy dywidendę obywatelską, różne nazwy są. W każdym razie jest to emisja pieniądza bezdłużnego, czyli ten pieniądz nie jest kredytem, tylko po prostu trafia na konta osób, które uczestniczą w tym systemie, czyli w konkretnym przypadku na przykład pieniądza samorządowego, to pieniądz taki trafia na konto wszystkich mieszkańców zamieszkujących daną okolicę. Druga forma emisji to jest poprzez inwestycje. Załóżmy, że samorząd ma do zbudowania jakieś budynki użyteczności publicznej, więc może posłużyć się właśnie w tym celu kryptowalutami i emitować się na te inwestycje. Trzecia forma, dotacje. To jest podobna forma jak społeczna dywidenda, tylko że już nie rozdzielane równo na wszystkich obywateli, tylko po prostu dotacje celowe dla tych na przykład jakichś przedsiębiorców czy podmiotów, które tego wymagają. Wreszcie fundusze socjalne, które mają wyrównywać dysproporcje na rynku dochodów. Następnie rzecz, która różnicuje te kryptowaluty, to jest kurs. W przypadku obecnie walut kopanych w koparkach, czyli których emisja jest rozproszona, ten kurs jest ustalany przez giełdę. Przez to jest bardzo niewygodne korzystanie z tych walut, bo za każdym razem trzeba się odwoływać do aktualnego kursu, który nie wiadomo jaki jest, a wiadomo, że jest on bardzo zmienny. Także to właściwie trochę wyklucza możliwość korzystania z tych walut do prowadzenia biznesu czy robienia zakupów. Natomiast oczywiście można również ustawić sztywny kurs kryptowaluty w stosunku do waluty lokalnej i wtedy taka waluta lokalna spełnia taką samą funkcję, jaką dzisiaj w stosunku do, powiedzmy, złotówki spełniają waluty zagraniczne, które są trzymane w banku centralnym jako rezerwy. Pokrycie kryptowalut. Kryptowaluty banków będą miały pokrycie w kredytach bankowych zakotwiczonych w rezerwach walutowych oraz w podatkach centralnych. Mówię o tym, gdyż
Obecnie wszystkie w zasadzie duże banki na świecie, banki centralne, są zainteresowane również korzystaniem z kryptowalut i niektóre już z nich korzystają, a myślę, że docelowo to cały świat będzie korzystał z jakiejś formy elektronicznego pieniądza, pieniądz papierowy czy w postaci monet zupełnie zniknie. Także z jednej strony kryptowalutami interesują się banki centralne, które będą po prostu traktowały to podobnie jak obecnie traktują emitowane przez siebie pieniądze. Z drugiej strony właśnie w przypadku samorządów kryptowaluty samorządowe będą miały pokrycie w walucie narodowej, czyli na przykład w złotówkach, jeśli tak się na to zdecydują się samorządy, żeby mieć pokrycie w złotówkach, wówczas ta kryptowaluta nie będzie na pewno przez nikogo odrzucana jako środek wymiany. No a oczywiście można sobie też wyobrazić taką sytuację, że samorządy zdecydują się na to, żeby odłączyć od złotówki wartość kryptowaluty i wtedy te waluty będą miały pokrycie w parytecie gospodarczym i lokalnych podatkach. Kryptowaluty są szansą na przywrócenie suwerenności emisji środka transakcyjnego i ewolucyjnej, podkreślam to wyraźnie, ewolucyjnej zmiany paradygmatu ekonomicznego. Lichwiarskie waluty globalne będą ewolucyjnie wypierane przez pieniądz gorszy z punktu widzenia oligarchów finansowych, gdyż nie będący towarem przynoszącym odsetki, ale za to dużo lepszy z punktu widzenia zdrowej żywności, zrównoważonego rozwoju, ekologii i eliminowania nierówności społecznych. Od posłów, senatorów i władz domagamy się jak najszybszego stworzenia programu wdrożeniowego kryptowalut lokalnych w powiązaniu z bankiem komunalnym, finansowanego w całości z dotacji publicznych, którego efekty w postaci know-how będą udostępnione wszystkim samorządom. Pozwolę sobie skomentować to, ponieważ ruch w kryptowalutach jest obecnie na świecie bardzo, bardzo silny. Powstają ciągle nowe formy tych kryptowalut. No, natomiast pytanie jest, kto właśnie jest emitentem tych kryptowalut i kto jest twórcą całej infrastruktury z tym związanej. Jeśli chcą korzystać z tego samorządy, no to każdy samorząd pojedynczo ma za mały potencjał, żeby doprowadzić do stworzenia kryptowaluty i całego oprogramowania komputerowego, które służy do tego, żeby wygodnie się taką kryptowalutą posługiwać. Stąd postulat, aby sfinansować to ze środków publicznych, a nie ze środków prywatnych, ponieważ jeśli to będzie finansowane ze środków prywatnych, to wiadomo, że prywatni inwestorzy będą domagać się w przyszłości zysków z tej kryptowaluty i niczym się to nie będzie różnić od obecnych systemów banków komercyjnych, gdzie też są prywatni właściciele i gdzie też emitują te waluty. Także jeśli chcemy mieć walutę zupełnie neutralną, bezodsetkową, która będzie właśnie służyła do efektywnego transaktowania, to musimy wesprzeć się o środki publiczne, które w tym wypadku są niewielkie w stosunku do nakładów, jakie na przykład Polska poniosła związanych z wykupywaniem na przykład akcji w banku PKO. Także to są zupełnie inne rzędy wielkości, jeśli tam mówi się o 10 czy 11 miliardach złotych, to tutaj kwoty są około tysiąckrotnie mniejsze, aby taki system zrobić, a następnie udostępnić efekty tej pracy w postaci oprogramowania właśnie i kryptowalut tym samorządom, które chciałyby się tym środkiem posługiwać. I no jeszcze na koniec podkreślę, że wydaje mi się, że jest to na dzień dzisiejszy jedyna droga do tego, żeby przywracać suwerenność pieniądza. Ponieważ ta droga zmiany prawa bankowego jest tak długa i prawdopodobnie kręta, że chyba jedynym sposobem jest powolne wypieranie banków z sektora, można powiedzieć, pieniądza. No a najlepszym sposobem na to są kryptowaluty w rękach samorządów.
Zakończę takim obrazkiem właśnie z Francji, gdzie do 2022 roku takie są już decyzje rządu francuskiego. Połowa żywności dla sektora publicznego będzie pochodzić z lokalnych gospodarstw rolnych lub gospodarstw produkujących żywność organiczną. Wydaje mi się, że właśnie aby dokonać podobnej rewolucji w Polsce, ponieważ no, też chyba zależy nam na tym, żeby zdrowo jeść, żeby rozwijały się lokalne gospodarstwa w Polsce, a nie tylko wielkie sieci biznesowe, międzynarodowe. Więc żeby doprowadzić do tej sytuacji, to musimy rzeczywiście jak najszybciej powołać do istnienia kryptowaluty lokalne, samorządowe, które właśnie będą obsługiwały zarówno produkcję i tworzenie łańcuchów produkcyjnych między rolnikami a przetwórcami żywności, a konsumentami. Także dopiero właśnie stworzenie takich sieci, i ja chcę podkreślić to, że waluty lokalne czy kryptowaluty lokalne mają wielką moc tworzenia lokalnych sieci gospodarczych, które łączą lokalnych producentów z lokalnymi konsumentami. I myślę, że to jest największa wartość tych najnowszych rozwiązań technologicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo.